Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku, a dziś odcinek poświęcony tematowi z obszaru komunikacji niewerbalnej, tematowi, na którym narosło bardzo wiele mitów i bardzo wiele jakichś błędnych przekonań, dlatego zamierzam się dzisiaj z nimi rozprawić, a więc zostańcie ze mną i posłuchajcie, jak tak naprawdę powinno być z gestykulacją. Podstawowym pytaniem z zakresu gestykulacji, tego obszaru komunikacji niewerbalnej, jest w ogóle, czy gestykulować, czy nie gestykulować. Ja się z tym pytaniem spotykam bardzo często podczas mojej pracy zawodowej. Ludzie zadają mi to pytanie, ponieważ tak jak powiedziałam, narosło dookoła tego wiele mitów. Jest wiele szkół, które mówią, nie, 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 ręce trzymaj przy sobie, bo jak gestykulujesz, to wtedy wyglądasz na nadpobudliwego, machasz rękami jak wiatrakami i jeszcze możesz przy okazji strącić filiżankę albo uderzyć kolegę stojącego obok w zęby. Otóż to nie jest do końca tak. Gestykulacja pełni bardzo ważną rolę w przekazywaniu informacji naszemu rozmówcy. My nie mówimy tylko aparatem artykulacyjnym, nie mówimy tylko językiem czy ustami. Mówimy całym sobą, mówimy całym swoim ciałem. To, jak funkcjonuje nasze ciało, pokazuje też bardzo wiele słuchaczowi, odbiorcy, co mamy tak naprawdę do powiedzenia. Ponieważ pozycję ciała mamy raczej stałą, to znaczy albo możemy mieć trzy pozycje ciała, możemy stać, leżeć albo siedzieć. No na ogół komunikujemy się wtedy, kiedy stoimy albo siedzimy, raczej na leżąco. Przynajmniej w oficjalnych kontaktach zawodowych jeszcze się takiej pozycji nie praktykuje. No więc jeżeli stoję lub siedzę, to wtedy pozycja mojego ciała jest dosyć stała, bierna, nie za wiele mogę z nią zrobić, ale mam dwie ręce. Mam tutaj części mojego ciała, którymi bardzo dobrze mogę pracować. I są to bardzo ważne części mojego ciała, ponieważ to właśnie ręce, to właśnie te przyrządy do gestykulacji, które teraz Wam pokazuję, nadają mojej mowie rytmu, nadają jej melodii. To one powodują, że słychać, kiedy akcentuję określone słowa, to one powodują, że słychać, czy mówię szybko, czy dynamicznie, czy jak w ogóle zmieniam i jak dyryguję swoją mową. Tak jak jest dyrygent, który stoi przed orkiestrą i machając rękami w określonym rytmie, w określony sposób, scala cały zespół i powoduje, że powstaje piękna melodia, przyjemność dla uszu, dokładnie to samo możemy zrobić w takiej mowie codziennej. Dokładnie to samo narzędzie, tę samą możliwość macie w swoich własnych rękach. Używajcie rąk do mówienia, ponieważ dzięki nim właśnie wasza mowa staje się dynamiczna, staje się ciekawa i uciekacie od nudy, monotonii i tego wszystkiego, co was samych mierzi, kiedy słuchacie innych ludzi. Ja akurat na moich filmach siedzę w większości tak, że moich dłoni nie widać, ale doskonale widać, jak pracują moje ramiona, jak moje ręce pracują poza kadrem, bo muszę to robić, jeżeli chcę mówić ciekawie. Gdyby było widać mnie w całości, wtedy widzielibyście, że moje ręce pracują. Zachęcam Was do tego, żebyście nie bali się gestykulacji, żebyście nie wstrzymywali jej na siłę, bo w ten sposób blokujecie swoją ekspresję i zabijacie swoją ciekawość mówienia. A przecież chcemy mówić ciekawie, bo chcemy być odbierani jako ciekawi ludzie. Tego Wam życzę. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, komentarz, jeszcze do tego subskrybować kanał i zobaczymy się w kolejnym odcinku.